Za wami kolejne pewne zwycięstwo, aż 8-0. Zaczynacie bardzo pewnie, 4-4 wygrane. Chyba nie chcecie zbyt długo grać w trzeciej lidze, tylko wrócić dosyć szybko do drugiej, tak? No powiem szczerze, że aspiracje mam zdecydowanie wyższe niż obecna liga. Trzecia liga to nie jest to, o czym marzymy. Marzymy o powrocie do drugiej ligi, a w przyszłości potem myślimy o kolejnej lidze, ale nie wybiegajmy za daleko. Najpierw trzeba kolejne mecze zwyciężać, żeby dopiąć swojego pierwszego celu, a potem będziemy myśleć na wiosnę. Dzisiaj na twoim koncie 3 gole i 4 asysty. Łącznie masz już 12 bramek i asyst 5. Całkiem chyba dobra forma. No powiem szczerze, że zgadzam się z panem. W tym sezonie nam wszystko wychodzi, ale to jest uważam, że zasługa całej drużyny, że też od nich dostaję fantastyczne podania i też dzięki temu mogłem się zrewanżować i dzięki temu jest taki wynik jak dzisiaj 8-0. I gratulacje dla naszego bramkarza, bo te do zera wynik to też duża jego zasługa. Ale ogólnie trzeba wyróżnić cały zespół, bo naprawdę ciężko pracujemy na to, żeby wrócić do drugiej ligi z pierwszego miejsca ze złotym medalem.